Czy nas słychać? Słychać. Okej, okay, muszę zająć wygodne miejsce. Dobra, widzę, że jeszcze przychodzą. O Boże, kamera, że niby. Chodź. Lepiej? To znowu wrócić? Teraz? Może być? Okej. Okay. Dobra. Witam Was serdecznie na naszej prezentacji, naszym wystąpieniu właściwie. Myślę, że będzie ciekawie. Opowiadaliśmy trochę o tym. Kto z Was w ogóle widział naszą zapowiedź? O, słabo, patrz, niepotrzebnie robiliśmy. Dobrze. To może tak. Na początek przełączymy slajd. Ja nazywam się Jarosław Zieliński i jak wiecie, mocno zajmuję się technologią VMware'ową. Posiadam stosowne certyfikaty, jak również jestem wyróżniony przez VMware'a jako V-expert w związku z jakby zaangażowaniem moim w społeczność związana z tą technologią. I dodatkowo, że bardzo popularne ostatnimi czasy są usługi cloudowe i to, że cloud jest mocno trendem, też zacząłem się interesować rozwiązaniami amazonowymi i lideruję grupie community w Poznaniu odpowiedzialnej właśnie za Amazona. Może Sławek teraz. Ja nazywam się Sławek Stanek, generalnie w branży IT od ponad 10 lat, zawodowo związany z firmą Pepco od ponad 8. Ze względu, że jesteśmy firmą, która bardzo mocno jakby poszła w kierunku rozwiązań Microsoftowych, to u nas platformą wirtualizacji od praktycznie pierwszej wersji, czyli od 2008, pojawił się Hyper-V. No i tutaj również jestem liderem grupy ażurowej w Poznaniu, także zachęcamy ludzi do poznawania tej technologii i zgłębiania informacji na temat Ażura. Okej. W związku z tym, że z Jarkiem znamy się od czasów studiów, generalnie Jarek był zawsze pasjonatem VMware'a, ja byłem zawsze pasjonatem Hyper-V, toczyliśmy odwieczną walkę, tak naprawdę, która technologia jest lepsza i która się najbardziej nadaje do biznesu, w jakich okolicznościach. Więc postanowiliśmy przygotować taką prezentację. Jaki będzie efekt prezentacji, mam nadzieję, że dowiemy się później z jakiegoś feedbacku, czy było interesujące, czy było strasznie nudno. Niekiedy dyskusje wyglądały tak, jak tutaj na zdjęciu. Który był z nas, z której strony, to zależało od sytuacji, w której się znaleźliśmy. Bardzo pomocne to było właśnie na studiach, gdzie w łatwy sposób nam się udało uzupełniać się w poszczególnych obszarach i też nam się udało dobrym bardzo wynikiem zakończyć sam proces studiów, więc kolejną rzeczą jakby rozwijającą to pewnie znacie ten kombata dwójkę, więc zacznijmy naszą tutaj dysputę na temat co jest lepszym rozwiązaniem, być może samą wojnę. Co też jest rozwinięciem tego, to wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić agendę, pytając Google'a, co to jest wirtualizacja, pisując słowo virtualization. No, w związku z czym musimy dzisiaj powiedzieć o software'ze, który jest do wirtualizacji, to się wydaje oczywiste. Dalej musimy rozwinąć kwestię związaną z technologią, czyli z hardware'em, który pod spodem mamy też używany do tej wirtualizacji. Być może poruszymy tematykę definicji. Czy to będzie Fordamnis? Nie sądzę. Zobaczymy. Na początek chcieliśmy zacząć krótko, bardzo szybko od historii z jednego, drugiego produktu. Jeżeli chodzi o Hyper-V, to pierwsza wersja tak naprawdę produkcyjna w 2008 roku, bardzo małe możliwości tak naprawdę, 4 tylko wirtualne procesory, 64 giga bitramu per maszyna wirtualna. Troszeczkę już lepiej wyglądało to w 2008 R2, doszła Live Migration, Cluster Shared Volume, była możliwość tworzenia teamingu kart sieciowych. Następnie pojawia się SP1 do 2008 R2. Która wnosi jakieś dodatkowe feature'y. Tak naprawdę większy skok technologiczny powstał w 2012 roku, jak pojawiła się wersja 2012, wraz z pojawieniem się oczywiście Windows Server 2012, która już pozwala zalokować dużo większe zasoby dla maszyny wirtualnej, jak i dla samego klastra. Również wprowadzała wirtualizację kart sieciowych, pozwalała podłączać storage bezpośrednio po FC do maszyn wirtualnych. Następnie 2012 R2 wprowadza bardzo dużą integrację z Azure'em. Dochodzi druga generacja maszyn wirtualnych, jak również storage metering i live checkpoint export.
Okej, okay. Krótka historia VMware'a, czy krótka, może krótka w slajdach, ale generalnie jest dużo, dużo dłuższa, bo same SX i technologia VMware'owa pierwszą swoje wydanie miało w 2001 roku, które było bardzo skromne, ale można było to uruchomić na procesorach Pentium 2 500 MHz. Pewnie większość z Was pamięta tego typu rozwiązania, więc to było dosłownie znakomity czas temu. Następnie mieliśmy SX-a drugiego, który donosił już mechanizmy wysokiej dostępności. Można było za pomocą mechanizmu P2V przenosić maszyny na to środowisko. Dalej w 2006 roku pojawiła się wersja trzecia, która wprowadziła już dodatkowe mechanizmy storage'owe, wysoką dostępność, dynamiczne alokowanie zasobów. Dalej idąc w 2009 roku była kolejna wersja czwarta, która też miała funkcjonalności w postaci Vcenter Servera, Fault Tolerance, czyli zapewnienia jeszcze wyższej, wysokiej dostępności. W 2011 mamy piątkę, który umożliwiał wirtualizowanie wirtualizacji i obecnie wersja szósta z 2015 roku umożliwia jeszcze bardziej skalowanie tego środowiska pomiędzy różne lokalizacje, miejsca i systemy. Słuchajcie, każda technologia, każdy mistrz, jak i to w sporcie bywa, każdy czempion musi kiedyś ustąpić miejsca pretendentowi, także mam nadzieję, że Hyper-V w końcu pojawi się jakby numerem jeden i wyprze VMware'a. Myślę, że nie, ale... Ja myślę, okay, że tak. Krótko o wymaganiach sprzętowych. Wymagania sprzętowe platformy Hyper-V, zarówno jak i Hyper-V, jak i VMware'a są bardzo zbliżone. Generalnie platforma x86, bardzo małe wymagania, jeżeli chodzi o procesor i pamięć operacyjną RAM. Tak naprawdę większość telefonów komórkowych już ma większe zasoby niż te, które są minimum przy jednej i drugiej platformie. Prawda jest taka, że takie wymagania przy środowiskach biznesowych czy produkcyjnych tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Natomiast no, producenci podają jakby te wartości minimalne dla jednego, jak i dla drugiego produktu. No, w przypadku VMware'a jest bardzo, bardzo podobnie. Platforma musi być x86, procesor musi być 64-bitowy. Minimalnie wymagane jest 4 giga RAMu, ale to, co odróżnia VMware'a od Hyper-V, jest to, że hardware musi być certyfikowany, czy bardzo mocno zgodny z VMware Compatibility Guide'em, czyli miejscem, w którym jest wylistowane, jakie komponenty hardware'owe możemy używać w naszym środowisku. Oczywiście są jeszcze jakieś niuanse w postaci karty SD i USB, ale to jest de facto już w efekcie, używając w danym rozwiązaniu biznesowym, ma to znaczenie, której z tych technologii może wykorzystamy, może je użyjemy. Natomiast jak widzicie, te parametry są tak naprawdę bardzo zbliżone do siebie, ale nie sądzimy, żeby ktoś na tym chciał stawiać jakiekolwiek środowisko. 512 megabajtów RAMu to? Chyba nie. Okej. Druga część, mieliśmy minimalne, teraz mamy parametry maksymalne. Zebraliśmy dla Was wszystkie parametry maksymalne ze strony VMware'a, jak i ze strony Hyper-V. Osoby, które mają problemy, jak się dużo tekstu w jednym miejscu pojawia, to mogą na przykład na chwilę, nie wiem, wyjść i wrócić za chwilę lub coś takiego. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Jest to klaster. Klaster może mieć maksymalnie 64 węzły, na których możemy jednocześnie uruchomić 8000 wirtualnych maszyn. Natomiast jeden węzeł takiego klastra może mieć 480 logicznych procesorów, w którym maksymalnie może być 6 terabajtów RAMu, no i blisko ponad 4000 wirtualnych procesorów możemy zalokować, czyli z tych 480 możemy zrobić oversubskrypcję blisko 10-krotną dla wirtualnych maszyn. No i oczywiście możemy uruchomić 1024 wirtualne maszyny, co oznacza, że nam wystarczy 8 hostów, żeby spełnić maksymalne założenia, jakie zakłada VMware wobec klastra. A sama wirtualna maszyna ma tu wylistowane ilości, jakie może sobie zalokować. Czyli tam 128 procesorów, 60 dysków, generalnie bardzo, bardzo dużo wszystkiego. Jeżeli chodzi o Hyper-V, generalnie sytuacja wygląda w przypadku klastrów podobnie. Nadal jest to również 8000 maszyn wirtualnych, jak i 64 węzły klastra. Jeżeli chodzi o fizyczny węzeł pojedynczy klastra, to jest tutaj w specyfikacji podawane, że tak naprawdę jakby odbiega trochę od VMware'a. Jest to 320 logicznych procesorów, 1024 maszyny wirtualne, 4 terabajty pamięci operacyjnej.
Jeżeli natomiast chodzi o pojedynczą maszynę wirtualną, na chwilę obecną to jest 64 wirtualne procesory, 1 terabajt pamięci operacyjnej RAM, 64 terabajty przestrzeni dyskowej na pojedynczy plik VHDX. Generalnie rzecz biorąc, wartości, które podają obydwu producentów, zastanawialiśmy się z Arkiem, czy przy takich maksimusach tak naprawdę ktoś tworzy takie duże maszyny wirtualne. Czy jest sens tworzyć maszynę wirtualną, która ma 1 terabajt pamięci operacyjnej RAM? Jeżeli byśmy mieli postawić maszynę SQL-ową o takich parametrach, jaki tak naprawdę byłby zysk z postawienia takiej maszyny w postaci maszyny wirtualnej w stosunku do maszyny fizycznej, na której byśmy alokowali tego SQL-a? Przyznam szczerze, że nie znaleźliśmy odpowiedzi. Przy okazji tych maksimusów mamy pytanie, może ktoś z was ma taką maszynę albo spotkał się z maszyną, która ma 64 wirtualne procesory, 1 terabajt pamięci i tak naprawdę działa w środowisku produkcyjnym, nie laboratoryjnym. Czy ktoś jest, kto ma aż taką maszynę, bo z mojego doświadczenia maszyna ma 256, o jest ktoś? W środowisku VMware'owym? Tak czułem. Oj, oj. Czuję. Oj. Mogę nie zadawać tego pytania. No trudno. Mamy nagrody właśnie dla tych, którzy będą aktywnie działać. Słuchajcie. To powinniśmy tu powiedzieć. Mamy przygotowane w ogóle drobne tak, fanty. Przy okazji, jak Jarek już idzie w salę, zapytam, kto w ogóle korzysta z wirtualizacji z was? Jeżeli możemy prosić rękę do góry. Oj, sporo. A kto korzysta? To może tak, zapytam, kto korzysta z VMware'a? Sporo. Kto korzysta z Hyper-V? No, nie jest źle, spodziewałem się, że będzie mniej. Nie jest źle. Nie, słuchajcie, tak naprawdę to okej. Dziękuję bardzo za zgłaszanie. Cieszę się, że ktokolwiek podniósł rękę, że nie jestem sam tym, który się zgłasza zawsze na wszystkich konferencjach i mówi, tak, ja używam produkcyjnie i patrzą, skąd to UFO przyszło. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te maksimusy, to tak naprawdę fizyczny węzeł klastra 480 logicznych procesorów w przypadku VMware'a, 320 w przypadku Hyper-V, no, to te wartości są na wyrost, tak? Bo 480 logicznych procesorów uzyskać w nomenklaturze tak naprawdę x86, jak wiemy, strasznie ciężko. Nie wiem, z mojego doświadczenia, z mojej wiedzy, wiem, że HP chyba ma 16-procesorowe sprzęty tak naprawdę, więc no ale i tak mamy maksymalnie 20 korów per, 20 parę, chyba jest 22 teraz wyszedł nowy procesor, który ma korów per procesor. No plus HT, ale to i tak 480 chyba się nie uzbiera z tego, co tak na szybko liczy. Coraz łatwiej. Na pewno idą w przód, tak? Na pewno jest to dostępne. Natomiast Hyper-V nie ustępuje, 320, myślę, że też jest całkiem okej. Na chwilę obecną wchodzi 2016. Pragnę tutaj zaznaczyć, że VMware jest jakby do przodu o jedno wydanie. W tym momencie wchodzi 2016 Hyper-V, które jakby jest zaciągnięte z tego, jak chłopacy się nauczyli wdrażać przy Azurze. Także myślę, że będzie jeszcze bardziej stabilne, jeszcze bardziej wydajne. No, VMware za chwilę będzie 6,5, także... Spoko, spoko. Nie rozpędzałbym się. Następna kwestia, czyli mam maksimusy, maksymalne parametry zebrane w jednym miejscu. Druga kwestia to jest oczywiście licencjonowanie. To akurat mamy kwestie Windowsowe, to myślę... Tak, jeżeli licencjonowanie Microsoftu jest generalnie bardzo proste i opiera się tak naprawdę albo wersję darmową, wersję... No w tym przypadku akurat, tak? O wersję darmową, wersję tak naprawdę standard i data center. Wersja standard pozwala nam uruchomić dwie maszyny wirtualne w ramach jednej licencji. Pierwsze pytanie jest mała nieścisłość. Tak? Jak się kupuje wersję standard, ma się licencję na dwie klienty. Na nim można dokupić następne licencje i mieć ich wiele. Także... Tak. Zgadza się. No, tak. No, wielokrotność maszyn, wielokrotność tak naprawdę licencji. Tak. Także tutaj... Z drugiej strony, jak zawsze polecam, tu brakuje takiego kawałka, który mówi o licencji za System Center. To za sekundkę dopowiem, licencję za System Center. Dobrze, dobrze, jest dyskusja. Dobrze, także tu się zgadzam, tak, to jest licencja per dwie VM-ki. Jeżeli mówimy o data center, nielimitowana liczba maszyn wirtualnych tak naprawdę z systemem Windows Server. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy, że ten Windows, zarówno serwer data center czy standard jest licencjonowany, jedna licencja tak naprawdę per dwa sokety, więc musimy pamiętać, jak mamy duże maszyny czterosoketowe, musimy liczyć, żeby tą licencję zwielokrotniać.
Jeżeli chodzi o same wersje Hyper-V, no to tak naprawdę i Windows Server, no to wersja pełna z GUI, tak, czyli cały system do zarządzania, z wersja Core okrojona, która jakby większość, wymaga większego użycia PowerShell'a i narzędzi, które są jakby, powiedzmy, dla bardziej ambitnych administratorów, bądź tych, którzy wolą coś tam pisać. No i jeszcze wersja Hyper-V Server 2012, czy tam 2012 R2 z predefiniowanym GUI tak naprawdę. Okej, okay, a które twoim zdaniem jest lepiej używać? Tak, zgadza się. Jeżeli idziemy w tą wersję darmową Hyper-V Server, mamy do dyspozycji, możemy... Ja zaraz o tym wspomnę, bo zaraz będzie slajd o tym, co za darmo, a za co musimy zapłacić, więc to się nam tak naprawdę wyjaśni. Dobrze, i pytałeś o GUI czy wersja Core. Jeżeli używamy środowiska produkcyjnego, ja zachęcam do używania tej wersji Core'owej tak naprawdę. Wymaga to troszeczkę więcej pracy administracyjnej na początku, natomiast mamy mniej update'ów, mniej shutdownów, przez to mniej restartów. Mamy większy business continuity tak naprawdę w przypadku wersji Core'owej. W wersjach z GUI jest więcej bugów, więcej problemów, mogą się pojawić większe update'y, które wymagają częstszych restartów. Okay. Tyle tytuł licencjonowania Microsoftu. VMware'ze jest to prościej? Nie myślę, sądzę. Że prościej. Prościej. Drożej. To, że drożej, to znaczy lepiej. Okej. Okay. W przypadku VMware'a mamy 5 de facto licencji. Być może poszukamy tam jakieś acceleration kity i tego typu rzeczy, ale to sądzę, że nie będę zabierał pracy kolegom z VMware'a. Sądzę, że oni to na pewno o licencjonowaniu mogliby prowadzić tygodniowe opowiadania. Natomiast mamy do dyspozycji licencje Essential. One są dedykowane do 3 hostów, każdy z nich po 2 sokety. W zależności od tego, jakie potrzebują funkcjonalności, to wybieramy albo najtańszą Essential Kita, czyli mamy wysoką dostępność, nie mamy jakiejś tam funkcji migracji maszyn, nie mamy, dosyć okrojone rozwiązanie. Essential Plus umożliwia już tak w takim polskim SMB naprawdę już efektywnie to wykorzystywać, efektywnie na tym pracować. Dalej mamy wersję standard, która jest bazową w przypadku polskiego Enterprise'u. Licencje Enterprise i Enterprise Plus dla tych, którzy potrzebują jakichś zaawansowanych funkcjonalności związanych z security czy z globalnym zarządzaniem środowiska w postaci, nie wiem, czy profilowania hostów, czy też automatycznego deploymentu całego środowiska, to wtedy te takie licencje, które wymagają worka pieniążków. Jak już mówimy o licencjonowaniu, to na pewno warto się zastanowić, co mamy za darmo. W przypadku VMware'a mamy za darmo cały hypervisor, na którym możemy uruchomić wirtualne maszyny. Fajnie. Jest dużo innych konkurencyjnych rozwiązań, na którym mamy bardzo podobną funkcjonalność. Jesteśmy ograniczeni, co prawda, tylko do 2 fizycznych procesorów, i maksymalnie możemy takiej jednej wirtualnej maszynie nie przypisać 256, tak? 256 wirtualnych CPU, tylko 8. Mamy zarządzanie dosyć mocno też okrojone, ale możemy sobie to zintegrować na przykład z Active Directory i z jednego punktu sobie tym użytkownikami, którzy mają możliwość tworzenia, włączania, wyłączania wirtualnych maszyn sterować. Co ważne, nie mamy możliwości backupowania w wersji darmowej, bo funkcjonalności są tego niezbędne, to żadnym oprogramowaniem licencjonowanym czy normalnym nie podłączymy się. Możemy sobie to skryptować i jakieś tam po polsku to zrobić i tam jakoś w krontabie coś pisać, wyeksportować, przerzucić, ok. Natomiast rozwiązania w postaci jakiegoś Vima czy czegoś innego to jest zdecydowanie niemożliwe. No można, no ale musisz wydać. Co ja też jestem z Poznania i pokażę, co tak naprawdę można za darmo w Hyper-V dostać. Jeżeli chodzi o Hyper-V, też również dostajemy darmowy Hypervisor z pełną funkcjonalnością. Co prawda bez pełnego GUI, mamy preinstalowaną wersję. Czyli większość rzeczy, tak jak w wersji core'owej, zarządzamy albo z tego GUI, albo z PowerShell'a. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli mamy jakąkolwiek stację z Windowsem, żebyśmy doinstalowali narzędzia do zarządzania i zarządzali Hyper-V czy File Over Cluster Managerem z tych narzędzi.
Również tu oczywiście, jak mówimy o Microsoftie, to tak naprawdę pełna integracja z Active Directory. Również ci, którzy nie mają Active Directory, mogą pozostać w grupie roboczej. Wersja nie ma ograniczeń praktycznie żadnych, jeżeli chodzi co do procesorów czy do parametrów maszyn wirtualnych. Daje możliwość tworzenia klastru wysokiej dostępności, czyli tak naprawdę pełnego środowiska. Jeżeli mamy czyste środowisko Unixowe, gdzie już Hyper-V coraz więcej wspiera jednak samych instancji Unixowych, no jesteśmy w stanie praktycznie za darmo mieć w pełni funkcjonalne środowisko razem z HA. Jeżeli natomiast mamy jakieś Windowsy do tego i potrzebujemy dołożyć, no to musimy dokupić licencję standard bądź data center, w zależności od tego, co potrzebujemy. Okej, okay, to wydaje mi się, że teraz wersję to, co trzeba zapłacić. Niestety. Windows Server 2012, tak jak wspominałem, wersja standard, czyli płacimy za dwie VM-ki, wersja data center. Płacimy nielimitowaną liczbę licencji, nielimitowaną liczbę raczej maszyn wirtualnych. Zmienia się to w 2016. Nikt dokładnie nie mówi, jak to będzie wyglądało w 2016. Ma być licencjonowanie na kory, więc pewnie mniej jakby efektywne i mniej zaoszczędzimy. Oczywiście, że mówimy o wersjach płatnych, to jeżeli chcemy fajnie zarządzać Hyper-V, wymaga System Center Virtual Machine Managera. Kupujemy to razem w paczce z całą rodziną System Center, czyli kupując jeden produkt, dostajemy System Center Virtual Machine Manager, Operation Manager, Configuration Manager, Orchestratora. No i możemy zarządzać na tyle, ile wykupiliśmy tych licencji. Te licencje nie są aż tak drogie, więc pozwalają jakby nam na w pełni zarządzane środowisko. Pozwalają również na budowanie lepszej infrastruktury, bardziej rozbudowanej. Możemy tworzyć sieci konwergentne. Mamy większą jakby możliwość zarządzania, analizy tego, co się dzieje w danym środowisku. No ale za to niestety musimy zapłacić. Jeżeli nie chcemy płacić, zostaje nam Hyper-V Manager do zarządzania samym Hyper-V, jeżeli mamy klaster Fileover Cluster Manager. Dla tych, którzy twierdzą, że Hyper-V nie działa albo działa niestabilnie, też często spotykam się z taką opinią, jak również z tym, że jest za darmo i tylko dlatego nikt go nie chce wdrażać, co też do końca nie jest prawdą. Jeżeli mamy Windowsy, musimy niestety te licencje kupić. Tutaj jako przykład podaję, niestety musiałem zamazać firmę. To jest przykład maszyny, która ma uptime ponad 827 dni na wirtualizatorze. Generalnie nie podpisuję się do końca pod tym rozwiązaniem, ponieważ to świadczy o tym, że ta maszyna nie była update'owana przez 827 dni, bo nie była restartowana. Natomiast taki był jakby założenie biznesowe i zaświadczam, że w tym środowisku takich maszyn jest więcej niż jedna, tam 3-4, które mają uptime 820 dni i działają. I są to instancje tylko i wyłącznie Windowsowe, czyli jest Hyper-V, na którym jest Windows Server. Gotowy do audytu, tak? Do sprawdzenia. Tak. Z tym dalej. W przypadku VMware'a mamy kilka rozwiązań, które przede wszystkim każdy z nich, większość, 80% z tych rozwiązań jest dostępnych przy licencji standard. Większość z nich też jest dostępna w licencji essentialowych. Przede wszystkim mamy sam hypervisor, który jest niezbędny, żeby te maszyny sobie wystartować. Dalej mamy vCenter Server, czyli punkt odpowiednik SCVMM, a zresztą większość z Was używa VMware'a, więc wiecie doskonale, co to jest. Ostatnio zauważyłem, że jest login site, jest w paczce ze standardem i możemy sobie logować całe środowisko zamiast jakichś rozwiązań open source'owych, nie wiem, Logstasha i całego tego stosu, możemy sobie login site'a zainstalować i możemy tego w efektywny sposób monitorować proaktywnie nasze środowisko. Pomocny też będzie oczywiście Operation Manager, który mamy na dole, który też jest w niskich licencjach. Mamy rozwiązanie do backupu VDP, czy Data Protectora, automatyzację i też coś do replikacji. To wszystko jest uzależnione od licencji, to się dosyć często zmienia, więc... Za dużo rzeczy trzeba zapłacić, jednym słowem. Nie, no jak za dużo? Czy jedna paczka, czy to jest wiele paczek? Jest to każde z nich to jest osobno instalowane rozwiązanie. Więc za każde osobno płacimy? Nie, masz licencji. W licencji, okej. Masz klucze, które sobie wgrywasz. Dobrze. Dobrze. Czyli zaczyna się walka, dopytywanie. Jest już ogniście. A co uznaliśmy, że dyskusja nad tym, które rozwiązanie jest lepsze, do końca nie jest takie kluczowe, bo jak widzimy, determinuje wybór rozwiązania dość często rozwiązania, które musimy dostarczyć, usługi, jakie w naszym środowisku mają być świadczone i też co...
co de facto biznes od nas oczekuje. I taki ten ogień, który widzicie po środku, to ja podejrzewam, że to może być... Czyli ja osobiście uznaliśmy, że jest to jakby ściana biznesu, od której się odbijamy. Z jednej strony załóżmy może być Hyper-V, z drugiej VMware, nie ma to w tym momencie żadnego znaczenia. Po środku staje biznes, który to tak naprawdę on definiuje, co i w jaki sposób prawdopodobnie działa IT będzie wdrażał. Niekiedy ciężko uzasadnić jedno bądź drugie rozwiązanie, niekiedy polityka firmy nakłada jedno albo drugie rozwiązanie. I tak naprawdę mimo, że możemy być za jednym albo za drugim rozwiązaniem, to i tak trafimy na taką ścianę ognia. Dobrze, tyle o ogniu, teraz może o wysokiej dostępności. Okay. W przypadku VMware'a mamy w najprostszym ujęciu dwa mechanizmy. Pierwszy z nich to jest HA, czyli High Availability, i drugi mamy Fault Tolerance. Pierwszy to oczywiście w momencie awarii fizycznego hosta maszyny nam startują sobie na innych dostępnych zasobach. W przypadku drugiego rozwiązania mamy taką możliwość, że mamy dwie maszynę uruchomioną jednocześnie na dwóch fizycznych serwerach i synchronizujemy sobie pamięć między jednym, który jest primary, a drugim, który jest sekundary. W momencie awarii hosta maszyna się przełącza na zapasową i sobie z niej dane ciągnie. Bardzo fajnie wygląda, przyznam szczerze, ten fault tolerance. Niestety w rozwiązaniach Microsoftu na chwilę obecną nie ma takiego feature'a, który moglibyśmy w podobny sposób zrealizować. Jest tradycyjny klaster niezawodności tak naprawdę, który pozwala na migrację maszyny między jednym bądź drugim node'em bądź innymi node'ami, jeżeli następuje awaria bądź mamy plany maintenance'owe. Oczywiście maszyna jest przenoszona w trybie live, czyli nie musimy jej shutdownować, nie musimy jej wyłączać. Jeżeli chodzi o tryby tej migracji, mamy live migration, mamy quick migration. Quick migration pauzuje jakby na chwileczkę tą maszynę i przenosi. Jest część usług, które jakby nie nadają się do live migration, nie jest zalecane, bez praktyki jest, aby używać, żeby zatrzymać maszynę. Tu mówimy o SQL-u, o Exchange'u. Zalecane jest, aby przenieść w trybie offline'owym. Natomiast większość usług innych możemy migrować w trybie online z zachowaniem działania tak naprawdę tej usługi i nie musimy jej wyłączać. Okej, patrząc na same wymagania związane z wysoką dostępnością i fault tolerance, w przypadku VMware no musimy mieć współdzielony storage za pomocą dowolnego protokołu, który tu jest wymieniony. Oczywiście na każdy z tych protokołów byśmy mogli też prowadzić codzienne dysputy. Hosty się muszą z tobą komunikować, to jest takie drugie założenie, które jest niezbędne. Bardzo podobnie jest też, powiem, w przypadku tak. Hyper-V, bo jest niemalże identycznie, też musimy w jakiś sposób sobie to współdzielić, te wirtualne maszyny, ale co dodatkowo potrzebujemy Active Directory, czyli musimy mieć jakieś środowisko odpowiedzialne za bazę użytkowników i zarządzanie tym naszym środowiskiem. Oczywiście fault tolerance nie ma, ale HA samo działa, funkcjonuje. Także. Tak, aby mieć HA musimy mieć Active Directory, żeby mieć standalone serwer Hyper-V, tego Active Directory nie potrzebujemy. Natomiast pewne metadane i obiekty są przetrzymywane w Active Directory, więc w przypadku usług jakichkolwiek klastrowych te Active Directory jest niestety wymagane. Znaczy, niestety większość firm chyba posiada już w chwili obecnej. Dojdziemy do sieci, to opowiemy. Nie można. Można. Na pewno można. Czy jest możliwy klaster Hyper-V bez Active Directory, ale Microsoft mówi, że lepiej tego nie robi? No dokładnie. No to są niesupportowane środowiska. Trzeba oddzielić te środowiska, które gdzieś tam budujemy w labach czy w środowiskach domowych, jeżeli ktoś się lubuje mieć w domu Hyper-V czy też VMware'a. Natomiast jeżeli mówimy o środowiskach produkcyjnych, lepiej zachowywać się z tym, co jest best practice, ze względu na to, że nie tracimy supportu przy tym. Tak, ale jeżeli chcemy bez Active Directory, to podejrzewam, że wynika to z kwestii budżetowej w głównej mierze i prawdopodobnie sam HA nam tak nie będzie mieć supportu, więc w sumie na to samo wychodzi. Na to samo wychodzi. Okej, może trochę o wirtualnych maszynach, ale to już nie będę mówił na temat tak, co ma Hyper-V. Dwie generacje, pierwsza, druga. Tak jak wcześniej wspominałem, 64 wirtualne procesory, 1 tera pamięci operacyjnej. Tak naprawdę coraz większe wsparcie do instancji Unixowych. Wiadomo, Windows Server 2012 i cała rodzina wstecz. Natomiast jeżeli chodzi o Unixowe, tych maszyn też coraz więcej jest wspieranych, supportowanych. Jeżeli chodzi o generację drugą, wsparcie dla PXEBU, dla UEFI, firmware support. Także te dodatkowe feature'y doszły w wersji drugiej, natomiast większość maszyn Unixowych niestety nie da się uruchomić w generacji drugiej, należy nadal uruchamiać w generacji pierwszej. Wiem, że mamy trochę fajnie, mamy 11. generację wirtualnych maszyn.
opisane poszczególne mamy w Knowledge Base, który tego tutaj dorzuciłem. No Maximusach już rozmawialiśmy, że to w sumie fajnie. Są jakieś specjalne przypadki, w których możemy tego używać, ale raczej się nie alokujemy maksymalnych parametrów. No to, co mamy z fajnych funkcjonalności, to jest pass-through, czyli możemy sobie fizyczne urządzenie w postaci jakiejś karty, nie wiem, na przykład karty graficznej, chcemy ją sobie podłączyć do wirtualnej maszyny czy jakiegoś specjalnego urządzenia. Możemy sobie bezpośrednio urządzenie PCI zalokować w wirtualnej maszynie. I dodatkowo możemy sobie uruchomić wirtualizację z wirtualizacji, czyli nested hypervisor, czyli na przykład możemy sobie odpalić cluster Hyper-V na VMware'ze. Dodatkowo możemy sobie jeszcze fizyczne urządzenia zbridżować, na przykład zbridżować fizyczne urządzenie podłączone jakiegoś dongla z licencjami do hosta, możemy sobie zmapować bezpośrednio do wirtualnej maszyny. Ale sobie to 11. generacja, to oni ciągle coś poprawiali, bo nie działało, tak? To już teraz działa? Nie, to wynika z dojrzałości produktu po prostu. To wynika z wersji Workstation. Dobrze. Wierzę wam na słowo. Okej. Okay. Tak, dokładnie. Dokładnie, nie wspomniałem o tym. O! Nagroda. Dzięki. Dobrze. Storage. System plików VMFS od samego początku z VMware'em, czyli system, na którym są składowane pliki wirtualnych maszyn. Możemy sobie zmapować fizyczne luny, jeżeli potrzebujemy takiego case'a, fizyczne luny z macierzy bezpośrednio do wirtualnej maszyny. Co w dużej liczbie środowisk, dużych nie jest rekomendowane. Tak. Zgadza się, że spowodowane to w głównej mierze ograniczeniem. Teraz się raczej z tego wycofuję, się tego nie stosuje. Mamy oczywiście dostępne lokalny storage, protokoły, wszystkie sieci SANowskie i dodatkowo mamy vSAN, czyli jeżeli mamy w hostach lokalny storage, który chcemy użyć jako storage do składowania wirtualnych maszyn, budujemy sobie taki klaster storage'owy, takiego rajda rozproszonego, wykorzystujący lokalny storage z wirtualnych maszyn. Mamy mechanizmy z hosta. Na slajdzie zabrakło NFS-a. Tak, tylko są protokoły blokowe. Być może dlatego. Dalej mamy storage vMotion, czyli możemy sobie w biegu przenosić maszyny pomiędzy jednym a drugim storage'em i możemy sobie automatycznie też zapuścić mechanizmy dynamicznej alokacji naszego storage'u, żeby optymalnie był utylizowany. Natomiast... Jeżeli chodzi o Hyper-V, ten... Oj, nie chodzi. Oj. O, lepiej. Jeżeli chodzi o Hyper-V, jest o czym opowiadać. Generalnie 64, jak wspomniałem po raz już chyba trzeci, 4 terabajty per maszyna wirtualna. Jeżeli nie mamy środowiska klastrowego, możliwość podłączenia dysku pass-through, jeżeli mamy klastrowe, również go podłączymy, natomiast no, maszyna traci jakby możliwość przełączenia na innego noda. Storage Space Steering, coś co weszło w 2012 R2. Jeżeli mamy środowisko klastrowe, to możemy posłużyć się tak naprawdę cluster shared volume, czyli budujemy współdzielony storage pomiędzy nodami. Jeżeli chodzi o jego reprezentację, to no NTFS lub REFS. Jeżeli chodzi o media, protokoły, którymi jesteśmy w stanie podłączyć, no tak tutaj widzicie, jest to Fiber Channel, jest to SCSI SMB. Jeżeli chodzi o storage live migration, czyli jesteśmy w stanie migrować storage, przepinać storage pomiędzy nodami, jak również jesteśmy w stanie w locie migrować storage samych maszyn wirtualnych, czyli przenosić VHD-ki bądź VHDX-y między różnymi lunami, między różnymi tak naprawdę data storami. Taki synonim storage vMotion. Tak. Bo jest... Może mają, ja nie wiem. Oczywiście, że to możemy, tylko tutaj bardziej chodziło o mechanizmy i protokoły, które możemy, bo to tutaj tego nie ma za bardzo i tak jakbym opowiadał o tym, to tak sobie, to nie byliśmy w stanie tego porównać, a tu nie do końca o to chodzi. Idąc dalej, mamy kwestie związane z sieciami. Tak, jeżeli mówimy o sieciach w Hyper-V,
Generalnie wiadomo, no sieć SANowska do podłączenia storage'u i SANu tak naprawdę, Heartbeat, Live Migration, dwie sieci do obsługi klastra, Live Migration służący do migracji sieci, migracji maszyn wirtualnych i przełączania storage'u. Heartbeat to sieć odpowiedzialna jakby za sprawdzanie komunikacji pomiędzy dwoma nodami, bądź pomiędzy ogólnie nodami. Host Network, sieć tak naprawdę managementowa, sieć hosta. Virtual Switch nie jest siecią, jest jakby elementem składowym. Jeżeli mówimy o Virtual Switchu, trzy rodzaje: External, Internal Only, Private. Natomiast jeżeli mówimy o dodatkowych jeszcze elementach, które wchodzą w skład sieci, to jeżeli mamy SCVMM-a bądź lubimy się bardzo bawić PowerShellem, możliwość już w tym momencie budowania sieci konwergentnych. W 2016 dochodzi kontroler sieci i tunelowanie gry. Generalnie 2016 wprowadzi wiele dodatkowych funkcji, feature'ów. No nadal nie jest wersja produkcyjna wydana, także wszyscy czekają, ci, którzy lubią Microsoft. Myślę, że będzie dużo poprawione z tych wszystkich elementów, o których wspominałem, ze względu chociażby na to, że cały Azure na tym tak naprawdę stoi, a data center nie są już takie wcale małe. Okej, w przypadku VMware'a mamy dwa rodzaje wirtualnych samych przełączników. O sieciach i rodzaju sieci za chwilę powiem coś więcej. Mamy pierwszy standardowy, który jest, po prostu jest, nikt jakby z tym nie dyskutuje. I drugi, na nim możemy sobie możemy skonfigurować pozostałe sieci, o których za chwilę powiem w sumie. I druga rzecz to jest distributed switch, czyli przełącznik, który jest w licencji tej, która wymaga worka pieniędzy, czyli chcemy sobie z jednego zagregować i z jednego punktu zarządzać całą naszą infrastrukturą sieciową wirtualną, no to oczywiście używamy wtedy sobie takiego VDS-a i z tego poziomu mamy jeden punkt sterowania całą naszą siecią. Same sieci, mamy ich kilka więcej. Managementowa, czyli miejsce, sieć z poziomu której zarządzamy całą naszymi hostami, naszym całym środowiskiem. Sieć vMotion, czyli odpowiedzialna sieć, po której sobie biegają wirtualne maszyny w momencie migracji między fizycznymi hostami. Sieć odpowiedzialna za fault tolerance, czyli miejsce, w którym synchronizujemy sobie pamięć pomiędzy hostami w momencie, gdy używamy właśnie mechanizmu wysokiej dostępności FT. Sieć do provisioningu, to jest nowa sieć chyba dostępna od wersji 6, w której sieci jest dedykowana do przerzucania jakichś obrazów ISO, do klonowania template'ów, takie mało priorytetowe usługi w naszej sieci, właśnie po takiej sieci prowizjoningowej. Sieć dedykowana do replikacji, czyli sieć, po której w momencie, gdy używamy mechanizmów replikacji wirtualnych maszyn, te maszyny się replikują. Virtual SAN, czyli sieć niezbędna do działania właśnie storage'owego na mechanizmu vSAN. No i oczywiście Virtual Machine Port Group, czyli sieć dedykowana do komunikacji wirtualnych maszyn ze światem zewnętrznym. No i na koniec mamy tak malutki, wpisałem, sieć konwergentną w postaci, czy sieć definiowaną programową w postaci NSX-a. Rok temu opowiadałem na właśnie Infrastructure, pokazywałem jak na żywo takie NSX działa, ale to jest temat, na którym byśmy mogli poświęcić dużo czasu i dużo na temat dyskutować. Generalnie jest rozwiązanie, które wprowadza w VMware mechanizmy sieci SDN-owej. No nie ulega dyskusji, że jeżeli chodzi o VMware'a, to się kłaniam, bo faktycznie sieci są dość mocno rozwinięte i jest jakby widoczny ten krok do przodu. Natomiast z tego, co widziałem materiały, w jakim kierunku Microsoft podąża, myślę, że ta granica będzie się coraz bardziej zacierała. Private VLAN są mechanizmami dostępnymi w VDS-ach, więc to tak moglibyśmy... To nie starczyłoby miejsca i ten slajd był naprawdę by wyglądał jak porównanie Maximusów. A to do końca nie o to chodziło. Okej. Okay. Dobrze. To co? Back to basics, czyli... Czyli powrót do ciągłego dylematu i walki z biznesem, czyli jak przekonać biznes, która technologia jest lepsza i którą powinniśmy zastosować. Generalnie spotkałem się z opiniami, że no, łatwiej sprzedać Hyper-V przed biznesem, bo z założenia jest po części darmowe, tak? I to licencjonowanie też jest tańsze. My natomiast jakby tutaj stoimy wspólnie z, mam podobne spojrzenie, jeżeli chodzi o tak naprawdę
że dane rozwiązanie musi być dobrane do danego zapotrzebowania. Jeżeli mamy środowisko, w którym są same i wyłącznie maszyny Windows Server i środowisko jest relatywnie proste, nie ma bardzo zaawansowanej konfiguracji sieci i tak dalej, to spokojnie Hyper-V da radę. Natomiast jeżeli są pewne elementy, w których VMware jest lepszy, to używamy VMware'a. Używamy VMware'a. Często w rozmowach z jakimiś klientami czy w konsultacjach to się okazuje właśnie, że jest środowisko stricte tylko i wyłącznie Windowsowe. Ciężko jest tam VMware'a wepchnąć. Są jakieś inne metody dostarczania takiego rozwiązania. Chociażby na przykład robimy OPZ-y, w których podajemy Maximusy, ok, no to wtedy wiadomo, jakie rozwiązanie musi być wybrane. Natomiast w każdym innym wypadku, jak jest sam Windows, ciężko jest z tym dyskutować. Ale i tak znaliśmy na to pewnego rodzaju kompromis, pewnego rodzaju rozwiązanie, bo ostatnimi czasy, jak mówiliśmy na samym początku, jest cloud, więc jest to miejsce, w którym w tym kierunku to wszystko de facto zmierza. I teraz tak, czy z naszego lokalnego DC, naszego lokalnego data center, serwerowni, jak zwał, tak zwał, czy będziemy łączyć się do clouda w postaci Azure'a, Amazona, ma to już jakby mniejsze znaczenie. Tutaj musimy się skupić na tym, aby te aplikacje, te rozwiązania, te usługi, którymi my administrujemy, za które my odpowiadamy, muszą być dostarczone jak najszybciej i przy najwyższym zapewnieniu SLA z punktu widzenia biznesowego. Niestety podczas wdrożenia rozwiązania on-premise musimy już na samym początku wybrać, czy będzie to Hyper-V, VMware i zakupić odpowiednią platformę sprzętową pod wymagania, no i zastosować jedno bądź drugie rozwiązanie. Generalnie ciężko zrollbackować bądź przenieść jedno rozwiązanie do drugiego w bardzo szybkim tempie bądź współdzielić na jednym hardware'ze obydwa rozwiązania. Natomiast jeżeli mówimy o cloudzie, bardzo łatwo skorzystać z usług Azure, Amazona czy jeszcze innego dostawcy na rosnące zapotrzebowanie w danym momencie tak naprawdę. To takie pytanie, kto z was używa, mówiliśmy o wirtualizacji, kto z was używa clouda? Może ręka do góry? Bez względu na dostawcę. O. No, a kto używa z Azure'a? No, podzielone są. Tak. Okay. Znaczy zdecydowanie, jak widać, mniej osób korzysta z public clouda. Uważam, że to będzie bardzo mocno się rozwijało i zresztą jest bardzo duży impact na przykład Microsoftu, aby jednak część usług przenosić do chmury i nawet nie wydawać rozwiązań on-premise. Tak się może wydarzyć, ale to wymaga oczywiście budowania przez jakiś czas rozwiązań hybrydowych, które nas będą ciągnęły przez zdecydowanie kilka, jak nie kilkanaście lat będziemy z tym musieli powiązać. Po to też powstają w sieciach rozwiązania SDN-owe, żeby w łatwy sposób można było to zintegrować, żeby w łatwy sposób można było te usługi przenosić, migrować, dostarczać jak najszybciej, jak najefektywniej, bo na tym teraz się skupiamy bardzo mocno. No i też niejednokrotnie, większość też pewnie z was ma ten sam problem, że musimy deweloperom dostarczać środowiska od tak, gdzie czas wytworzenia jakiegoś produktu, usługi się strasznie skraca w ostatnim czasie. A gdy jeszcze pod uwagę weźmiemy jakieś machine learningi, jakieś inne tego typu rozwiązania, to czas, tak zwany time to market, jest coraz mniejszy. Jesteśmy zmuszeni infrastrukturę naszą szybko skalować, szybko ją rozbudowywać, no i też w łatwy sposób ją też migrować. Dokładnie. Dobra, to myślę, że tyle było tytułem może clouda, takie małe może podsumowanie. To jest mój ulubiony slajd, pewnie kilka osób już to miało okazję widzieć. To jest ulubiona przytulanka mojego 3-letniego syna. Któregoś dnia schodzę do salonu, patrzę, a jego przytulanka ogląda na iPhone'ie Klub Przyjaciół Myszki Miki. Ja go się pytam, co ty robisz? A on mówi, no ona się uczy klubu Przyjaciół Myszki Miki. No, spoko, fajnie, nie? Zobaczcie, mając takiego smartfona, mamy wiedzę na wyciągnięcie ręki. Taki 3-latek już potrafi zrozumieć, że to do czegoś można użyć. Mamy Pluralsight'a, mamy jakieś virtual stady, mamy YouTube'a, mamy pełno różnych miejsc, gdzie jest pełno kontentu związanego z wiedzą. W łatwy sposób możemy sobie tą wiedzę zdobyć. Tutaj przychodzi na konferencję, to też super, bo też jest jakieś miejsce, gdzie szukamy inspiracji, porównania rozwiązań, żeby takie jak my spróbowaliśmy cię zrobić, które może się przydać nam później w przygotowaniu naszych środowisk, za które my de facto odpowiadamy. To takie podsumowanie może mamy trochę. Mamy drobny konkurs. Mamy państwa. 4 nagrody przygotowaliśmy. Najpierw zasada konkursu będzie taka, że będzie mała podpowiedź, potem będzie pytanie i czekamy na prawidłową odpowiedź. Tak, tu byśmy poprosili panią, żeby wskazała osoba, która się pierwsza zgłosi i musi prawidłowo odpowiedzieć na pytanie. Także myślę, że możemy zacząć. Najpierw chcesz podpowiedź. Hyper-V. Okay. Wygrał. Nic nie wygrał. To jest podpowiedź do pytania. Proszę zwrócić uwagę na ładne alufelgi.
I pytanie jest, w którym roku wydano pierwszą wersję VMware SX? Kto był pierwszy? Pan w czerwonym. Pan w czerwonym. Tak jest, brawo. Bardzo dobrze. Brawo. Ja wręczam. Okej, to czas nam się kończy szybko. Proszę bardzo. Druga podpowiedź. Super sprzęt z lat 80-90. Marzenie każdego nastolatka. Jaki jest maksymalny rozmiar pliku w terabajtach dla plików HDX? Bardzo dobrze. No to kolejnym pytaniem dosyć długo się zastanawialiśmy i dyskutowaliśmy w kuluarach, jak te pytanie zbudować, żeby było proste, więc wydaje mi się, że to będzie do niego podpowiedź. I to nie chodzi o niebo? A pytanie jest, jak nie private cloud, to... Pan dostanie ode mnie i tak. Co prawda to nie ta odpowiedź. Okej, okay, a kto był pierwszy? Który pan w drugim rzędzie? O, dobrze. A jaka jest odpowiedź? Nie. Ale nagroda. Jest nagroda. Za akcję. Tak. A następny kto był? A hybrid już był i to jest nieprawidłowa odpowiedź. Kto? Tam pan. Tam, tak. Dobrze. Brawo, to było trudne pytanie, jak widać. Public. Ale mi najbardziej podobało się Hyper-V. Słuchajcie, kolejna podpowiedź. I ostatnie pytanie. Nie ktoś. Jarek. Kto warunkuje dobór rozwiązania? Bardzo dobrze. Biznes. Kto to był? Ręka do góry? Dobra. Gratulacje. Brawo, bo to było trudne pytanie. Ostatnie już. Mamy nadzieję, że nie zanudziliśmy kompletnie. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za przybycie i za wysłuchanie tego, co mieliśmy powiedzieć. Nie biliśmy się na scenie. Nie wiemy, jak sędziowie punktowali, ale może jednak, może remis, może... Trudno powiedzieć. Zobaczymy. Wygrał Cloud, moim zdaniem. Moim zdaniem również. Dobra. Dzięki.